Adelante. Proszę. Madame, disculpe, pero... Dzwoni doktor Altamirano. Odbierze pani? Nie. Nie zejdę też na kolację. Nikt nie będzie pani przeszkadzał. Córeczko. Dlaczego? W rolach głównych. Perła. Odcinek 61. W pozostałych rolach. Zanim wyjdę, chciałbym uczcić z wami powrót mojego syna do firmy. Naturalnie doceniam też drugiego. Nie musisz. Ja też się cieszę z powrotu Roberta. Buenas noches. Dobry wieczór. Hola. Zdążyłaś na toast. Świętujemy właśnie powrót Roberta do Madame Bell. Gratuluję i życzę wam samych sukcesów. Para Madame Bell. Pues mire, doctor. Nie chcę się wtrącać, ale wydaje mi się, że pani Mercedes jest bardzo smutna. Zamknęła się w swoim pokoju i nie chce z nikim rozmawiać. Dlatego przyszedłem. Niech pan do niej nie idzie, bo będzie wściekła. Poradzę sobie. Nikt nie zna Mercedes tak dobrze jak ja. Pan wybaczy, ale madam wydała jasne polecenie. Prosiła, aby nikt jej nie przeszkadzał. Więc czemu pana zatrudniła? Jest pan chyba bardziej męczący niż czkawka. Proszę mnie przepuścić. Proszę. Z czego się śmiejesz? Z ciebie. Męczący jak czkawka. Mówiłam, żeby mi nie przeszkadzać. ¿Cómo puedes vivir? Dlaczego siedzisz po ciemku?
Nie potrzebuję światła. Daruj sobie tę bajkę o ślepocie. Co ci jest? Patricia tu była. Pokłóciłyście się? Tak. Mówiła, że tego nie zrobi, ale rozmawiała z Julietą i powiedziała jej, że to ona była matką Perla. Przyznaj się, wróciłeś z tęsknoty, czy dlatego, że poniosłeś porażkę w Juvenil? Ani jedno, ani drugie. Pójdę już. Pojadę z tobą. Nie kłopocz się. Jestem zmęczony. Nie widzę, żeby leżał u twoich stóp. Kwestia czasu. Nie wydaje ci się, że Roberto naprawdę kocha twoją kuzynkę? Przestań. Nie można kochać takiego zera. Czuję się gorzej niż kiedyś. Naturalnie zawsze myślałam o tym dziecku, ale teraz masz pewność, że to twoja córka. Przestań. Kiedy słyszę słowo córka, czuję, jakby ktoś kopnął mnie w brzuch. Tak bardzo cierpię. Widząc Julietę, od razu pomyślałam o Perle. Moja córka byłaby teraz w jej wieku. Nigdy sobie tego nie daruję. Mogę jedynie płakać codziennie na jej grobie. Moja córka. Nawet jej nie poznałam. Moja córeczka. Jak mogłam być tak okrutna? Czekałam 2 godziny. Trzeba mnie było zawiadomić. Zaryzykowałam. Co z Julietą? Wolałbym o tym nie mówić. W takim razie ugotuję ci coś dobrego. Dzięki, ale chcę zostać sam. Rozumiem. Moja wizytówka. Możesz dzwonić o każdej porze. Czułem, jakby poraził mnie prąd. Zaschło mi w gardle, a nogi miałam jak z waty. Patricia to zauważyła? Wątpię. Zwracała uwagę tylko na swój makijaż. Domyślam się, co poczułaś. Po tylu latach poznałaś wreszcie swoją matkę. Ale co ciekawe, nic do niej nie czuję. Jakby nie była moją matką. I nawet nie zależy mi na tym. Jest taka zimna i obojętna. Byłam dla niej tylko ciężarem. Dlatego nie miała skrupułów, aby wyrzucić mnie jak psa. Nie musisz robić takiej miny. Chociaż nawet ładnie wyglądasz. Nie przeszkadzaj. Uczę się. Czy to znaczy, że nie spotykasz się już z tym Belfrem, Roche? Nie twoja sprawa. Pomyliłam się.
Zajmij się lepiej swoją Madame Mercedes. Wyszło szydło z worka. Jesteś zazdrosna. Ja? Chyba żartujesz. Jesteś zła, że Madame woli moje towarzystwo. Ta kobieta zna się na ludziach. Julieta, te amo. Kocham cię, Julieto. Te amo, Julieta. 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 Ja ciebie też. Zawsze będę cię kochać. Siempre. Dlaczego mnie nie obudziłaś? Byłeś taki zmęczony. Wróciłeś prawie o świcie. Chciałem zostać z wami, ale... Co tu robi moja koszula? Monika musi ją ukraść. Jest zabrudzona szminką. Zapewne żony posła. Znam tę historię na pamięć. Wymyśl lepiej coś bardziej oryginalnego. Laboratorium już się tym zajęło. Musimy jak najszybciej wypuścić te szminki na rynek. Wprowadzasz nerwową atmosferę. Znajdź mi modelkę. Ma być piękna, zgrabna i wyjątkowa. W porządku. No rusz się. Już idę. Nie dziwisz się na mój widok? Nic mnie już nie dziwi. Dobrze potraktowałaś Roberta. Jeśli nadal będziesz grzeczna, może zaprosimy cię na nasz ślub. Nie prowokuj mnie, bo pożałujesz. Pomyśl o swoim synu. Licz się ze słowami, bo inaczej znajdziesz się na cmentarzu. I dam ci radę. Traktuj mnie lepiej jak wariatkę, bo wariaci są nieobliczalni. Przyjaźń się pan z Octavią. Nieraz widziałem pana w naszej firmie. Ja nie mam przyjaciół, ale lubię pomagać innym. Wezmę wszystko. To dla ciebie. A ty jesteś mi chyba coś winien. Ja? Niby co? To ja usunąłem ci z drogi niejakiego Ewodia. Zrobiłem to z wielką przyjemnością, ponieważ nie znoszę szantażystów. Jednak na twoje nieszczęście Ewodio zdążył nam wszystko wyśpiewać. Miała pecha ta twoja przyjaciółka. Musisz się teraz odwdzięczyć. Jak? Spokojnie. Chcę, żebyś obserwował Octavia. Będziesz moim informatorem z Juvenile. Czy to jasne? Patricia zauważyła ślady szminki na mojej koszuli. Nie rozumiem, po co tak ryzykujesz? To się może źle skończyć. Niekoniecznie. Zaproponowano mi stanowisko w rządzie. Oszalałeś? Jako polityk będę mógł znaleźć dobrych partnerów zagranicznych dla firmy.
Czemu by nie? Nie zamartwiaj się tak. Powinnaś pójść do kina albo na spacer. Czemu sama tego nie zrobisz? Proszę. Przyszła pani Patricia Valderrama. Kto? Patricia? Niech wejdzie. Proszę. Dzień dobry. Niech pani spocznie. Słucham. Przyszłam do juniora, ale go nie zastałam. Postanowiłam więc, co? Chcę pracować. Ale nie w firmie męża, tylko być może tutaj. Mamy już sekretarki, ale dziękuję za wizytę. Mamo, nie wychodź. Proszę. Mama? Nazwałaś mnie matką? Mama. Żeby coś sprawdzić. Nigdy nie uznała pani dziecka, które nie miało okazji, by kiedykolwiek wypowiedzieć słowo mama. Kobieta ma czasem powody, aby wyrzucić dziecko, jak śmiecia. Nawet zwierzęta tego nie robią. Instynktownie bronią potomstwa. To ciebie nie dotyczy. Ale mam prawo tak mówić, bo widziałam cierpienie Perły. Ja też cierpiałam. Wciąż dobrze pamiętam oczy tej małej. Dosyć tych kłamstw. Jest pani pozbawiona uczuć i skrupułów. Wybacz mi. Zrób to w jej imieniu. W imieniu mojej córki. Przebacz mi, proszę. Dam z siebie wszystko, żeby odnieść sukces. Ale potrzebuję twojej pomocy. Nie znam się na tym i nie cierpię polityków. Zajmij się tylko firmą, bo ja będę teraz bardzo zajęty. Może zostanę posłem. Możesz spokojnie poświęcić się polityce. Taki mam zamiar. Chce pani tu pracować? Gdziekolwiek, ale tu może być dla mnie łatwiej. Dobrze. Będzie pani moją asystentką. Zatrudnisz mnie? Będzie mi pani pomagać. A jeśli chodzi o pensję, to bez znaczenia. Nie robię tego dla pieniędzy. Chcę się odnaleźć. Chcę, żeby modelka reklamowała pomadki o nazwie Kiss Me. Nie będzie łatwo znaleźć odpowiednią dziewczynę. Wiem, bo musi być wyjątkowa. Seksowna i piękna. Lepsza od Juliety. A co ona ma z tym wspólnego? Nieważne. Udaj się do najlepszych agencji modelek. Rusz się, mamy niewiele czasu. Dopiero mnie poprosiłeś. Kiss me. Trzeba zarejestrować tę nazwę.
Mało oryginalna jak dla kampanii pomadek. Roberto ją wybrał, ale masz rację. Można? Octavio przysyła faktury. Czy możecie teraz nie flirtować? Zostaw nas same. Usiądź i powiedz, jak przebiega twoja ciąża. Ciąża? Muszę jedynie uzbroić się w cierpliwość. Chciałbym podzielać twój optymizm. Ty też zdobędziesz Julietę. Brakuje mi ciebie. Naprawdę? Więc po co ci moja kuzynka? Julieta nadaje się na żonę. Chcę ją poślubić, a ciebie mieć za kochankę. Mówiłaś, że jesteś w ciąży. Okłamałaś mnie, a ja nienawidzę oszustów. Przepraszam. Zrobiłam to, żeby nie stracić pracy. Ty tego nie rozumiesz, bo nigdy niczego ci nie brakowało. Mylisz się. Nie miałam w życiu niczego. Kiedy będą opakowania? Najwcześniej za miesiąc. A kosmetyki? Umieściłem produkt w starych pojemnikach. W jakich ilościach? Czy to przesłuchanie? Nie, zwykła ciekawość. Proszę. Przyszedł pan Benares. Niech wejdzie. Proszę. Dzień dobry. Rosenda już mi nie zagraża. Nic dziwnego, skoro wszystko jej powiedziałaś. Wie tylko, że mały nie jest synem Perły. Zresztą zależy jej wyłącznie na zdobyciu Roberta. A Octavio już wkrótce zostanie moim mężem. Zaufaj mi. Wiem, co robię. Myśli pan, że użyjemy tych badziewnych flakonów? Proszę mi zaufać. Znam się na tym. Nic nie rozumiesz. Nie zapominaj, że to ja podejmuję tutaj decyzje. Zanim towar trafi do Europy, musi zaliczyć końcowy etap. Rzeczywiście nie rozumiem. Nie bądź głupi. Naprawdę myślisz, że chcemy sprzedawać kosmetyki? Sądziłam, że nie przyjdziesz. Byłeś przybity. Już mi przeszło. Nie wiem, jak mogłem wpaść w pułapkę Juliety. Minie sporo czasu, zanim zaufam innej kobiecie. Nie wszystkie jesteśmy takie same. Niektóre są jeszcze gorsze od Juliety. Przepraszam, ty zawsze byłaś w porządku. Co z naszą umową? Jaką? Miałeś zaprosić mnie do kina. Racja. Będziesz pracować z Alexisem? Nie dokładnie. Poszłam do Juniora, ale go nie było, więc rozmówiłam się z Julietą. Będę jej asystentką. Dlaczego nie poprosiłaś taty? Zapomniałaś już, jak nas wyśmiał, kiedy chciałyśmy dla niego pracować?
Racja. Zresztą nie jestem mu już potrzebna. Dzień dobry. Przykro ci? Bardzo. Ale muszę wziąć się w garść. Nieraz go jeszcze zobaczę, ale nieważne. Mama była dziś u mnie. Patrycja? Po co? Nie zgadniesz. W sprawie pracy. Będzie moją asystentką. Niepotrzebnie ją przyjęłaś. Sama się tylko zadręczasz. Wiem. Ale nareszcie będę miała okazję być blisko niej i lepiej ją poznać. Znowu zapomniał kluczy. Witaj. Portier cię wpuścił? Pewien chłopiec nie domknął drzwi. Przyszłam wyciągnąć cię na kolację. Chyba, że wolisz zjeść tutaj. Umówiłem się do kina z dziewczyną. Zostań ze mną. Zabawimy się lepiej niż w kinie. Tak myślisz? Hasta luego. Do zobaczenia. Wychodzisz? Do kina. Tak wystrojona. Idziesz z Robertem? Oszalałaś? Z koleżanką. Z jaką? Przecież nie masz koleżanek. Jasne, że mam. Z uczelni. Czasami umawiamy się do kina. Nie kłam. W końcu się przyjaźnimy. Ay, por favor. Nie bądź zazdrosna. Roberto zaprosił mnie do restauracji, bo chciał o tobie pogadać. Co mu powiedziałaś? To samo, co tobie. Nie mieszajcie mnie do wszystkiego. Muszę iść. Trzymaj się. Pocałunek Judasza. Nie wierzę w tę bajeczkę. Co ci jest? Powiem ci coś. Co to za tajemnica? Mama znalazła pracę. Będzie asystentką Juliety. Tego się obawiałem. Chce się zemścić. Znowu coś jej zrobiłeś? Tylko mi nie mów, że wróciłeś do dawnych zwyczajów. Nie jestem jeszcze gotowa. Nie przyjeżdżaj. Będę za pół godziny. Na razie. Wychodzisz? Przecież nie ubrałam się tak do łóżka. Dokąd idziesz? Zadałem ci pytanie. Wychodzę na miasto. Ale nie denerwuj się. Będę ci tak samo wierna, jak ty byłeś mi wczoraj w nocy.
Patrycja! Patrycja, ven aquí! Wracaj! Daj mi spokój! Nigdzie nie pójdziesz. Bo co? Może mnie zabijesz? Już się boję. Zostaw ją. Czekałam godzinę. Bałam się, że coś się stało. Przepraszam, na śmierć zapomniałem. Nie szkodzi. Może zaprosisz mnie na kawę? Jestem potwornie zmęczony. Przełóżmy to na kiedy indziej. W porządku. Za grosz ambicji. Co to za jedna? Nieważne. Ubierz się i wyjdź. Chcę zostać sam. Wyrzucasz mnie? W ogóle cię nie zapraszałem. Łajdak. Niepotrzebnie ci powiedziałam. To moja wina. Patricia znalazła rano koszulę, na której były ślady szminki. Ale przysięgam, nie tłumacz się. Zdradziłeś ją czy nie, twoja sprawa. Przykro mi tylko, że mama musi szukać miłości poza domem. Mężczyzna nie ma nic do stracenia. Za to kobieta czuje to samo, co mężczyzna. Czy twoja płeć daje ci prawo do zdrady? A może nie ufasz mamie? Wykluczone. Nie ufam jej. Zatrudniłam już Patricię i nie mogę się teraz wycofać. Masz ją wyrzucić z firmy. Nie zrobię tego. Przyszedł pan Alberto Valderrama. Już idę. Na czym skończyłyśmy? Już wiem. Patricia będzie ze mną pracować. Ta smarkula zawsze postawi na swoim. Zabierz mnie do restauracji. Jestem śpiący. Julieta miała rację, mówiąc, że rozpaczasz z jej powodu. Tak powiedziała? Twierdzi, że nigdy się nie pozbierasz. Żałuj, że nie widziałeś satysfakcji w jej oczach. To się jeszcze okaże. Zaraz pojadę do ciebie na kolację. To niemożliwe. Sprawdziłem stan firmy. Nie mamy pieniędzy na wypuszczenie nowego produktu. Dlaczego Jasmine nic mi nie powiedziała? Ile nam brakuje? Sporo. Wiem, skąd weźmiemy pieniądze. Muszę jedynie odzyskać pewne perły. A Eugenia mi w tym pomoże. Co? To moje perły. Dostałam je za opiekę nad tobą. A jeśli zrobię z pani wspólniczkę juvenil? Wspólniczkę? Siadaj. Napijesz się czegoś? Nie. Gdzie reszta? Masz na myśli Julietę? Przyszedłeś tu do niej? Musimy porozmawiać. Roberto nie przyszedł do ciebie. Zachowuj się. Chodź. Tato! Pásale, Roberto. Miałeś rację. Wpakowałem się w niezłą kabałę. Mów jaśniej.
Ci ludzie nie chcą sprzedawać kosmetyków, tylko przemycać narkotyki w naszych opakowaniach. Co ci jest? Cudem udało mi się sprowadzić tu Roberta, a tata od razu zabrał go na rozmowę. Człowiek nie jest niczyją własnością, a mężczyźni nie lubią natrętnych kobiet. Julieta ma swoją godność, dlatego Roberto jadł jej z ręki. Chyba się nie zgodzisz. To kusząca oferta. To także moje perły. Opanuj się. Wracaj tu. Zaczekaj. Czego chcesz? To także moje perły. Akurat. Na pewno ci je oddam. Puszczaj. Coś ty zrobiła, Perło? Perło? Co takiego? Jak to, Perło? Dobre pytanie. Proszę wyjaśnić, czemu mnie tak pani nazwała? Nadal nas pani myli? Pani Eugenia bardzo często karała mnie za wybryki Perły. Dlaczego to pani robiła? Nigdy ze złej woli, po prostu obie były psotnicami, a któraś musiała ponieść karę. Oszalałyście? Potknęłam się, a Pablo ukucnął pod wazonem, który stał w rogu. Jak to stał? Bo zmienił już stan skupienia. Przyłożę sobie lód i guz od razu zniknie. Mam w nosie twój guz. Uwielbiam twoje towarzystwo. A jeszcze tyle przed nami. Niestety muszę już iść. Zostań. Jak długo będziesz jeszcze znosić swojego męża? Przecież wiesz, że cię kocham. Zrozum. Nie mogę zdradzić Alberta ani zostawić rodziny. Mam się zadowolić krótkimi chwilami z tobą? Mogę ci dać tylko swoją przyjaźń. Trudno. Najważniejsze, żebym mógł cię widywać. Jestem pewien, że z czasem sama poprosisz mnie o to, co teraz ci proponuję. Tú vas a venir a pedirme lo que te estoy ofreciendo ahora. Solo a ti se te ocurre. Po co z nią zadzierasz? Nieźle cię urządziła, ale zasłużyłeś sobie. Wiem, mam tego po dziurki w nosie. Pero ya estoy harto, Eugenia, harto. Ya, no hagas tanto. Niepotrzebnie się pieklisz. Powiem to tylko raz. Uważaj, co robisz, bo wiesz, na co mnie stać. Jasne. Moja kuzynka zawsze musi urządzić jakieś przedstawienie. Jesteś niesprawiedliwa. Ta kretynka nie powinna tu mieszkać. Milcz. Mam dość awantur. Podano do stołu. Nie ma wszystkich. Moja kuzynka nie zejdzie na kolację. Miałem na myśli twojego ojca. Nie zaczekamy na niego? Nie wiem, co mu jest, ale od wczoraj nic nie je. Chodźmy. Zejdź na kolację. Pamiętaj, że musisz się dobrze odżywiać. Ze względu na dziecko. Namawiasz mnie, bo Roberto jest na dole. Fusz. Jak zwykle, boisz się walczyć o to, co kochasz.
Mam już syna. Mówię o Robercie. Co się z tobą dzieje? Nic. Jestem zmęczony. Chodzi o Eugenię? Nie. To najmniejszy problem. Nie chcesz jeść ani wziąć proszków? Proszę cię, daj mi spokój. Zostawię je na wszelki wypadek. Boję się, mamo. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Nie wiem, czy powinienem pracować w Madame Belle. Należysz już do rodziny. Przyjmij moją ofertę. Tata cię prosi. To byłoby nieetyczne. Czułbym, że zdradzam swoich bliskich. Nasze firmy i rodziny nie rywalizują już ze sobą. Dowodem na to jest choćby twój ślub z Giną. Racja. Niewdzięcznik. Nie rozumiem. Nie musisz. Masz jedynie obserwować Octavia. I lepiej bądź posłuszny. Dobrze. Nie ufam mu. Jego pycha i głupota mogą nam bardzo zaszkodzić. Zastanów się jeszcze. Do niczego cię nie zmuszamy. Dzięki, pomyślę o tym. U nas możesz osiągnąć o wiele więcej niż w Juvenil. Mama wciąż źle się czuje? Nie. Wyszła wcześniej, bo pokłóciła się z tatą. To żadna nowość. Zauważyła na jego koszuli ślady szminki. Pobre papa. Musi znaleźć dziewczynę, która się nie maluje. Albo niech zmieni szminkę. Jeżeli kiedyś przyłapie cię na czymś takim, gorzko tego pożałujesz. Martwię się o syna. Od kilku dni jest bardzo przybity. Zostaw go. Na pewno mu przejdzie. Mogę z nim porozmawiać. Dlaczego ciągle mi się przeciwstawiasz? Twój tata ma jakieś kłopoty, a ja być może zdołam mu pomóc. Dobry wieczór. Zaraz wracam. Dokąd idziesz? Z Robertem. Przestań się narzucać. Siadaj. Podobno byłeś śpiący. Zwykła wymówka. Wybacz, ale przyszła Rosenda. Nie mogłem jej odmówić. Widać, ma większy dar przekonywania niż ja. Rosendo, co? Siadaj i wypij kawę. Enrique jest moim synem, dlatego mam nadzieję, że pozwolisz mi go odwiedzić. Raczej nie. Rozumiem. Będziesz tu często bywał? Przeszkadza ci to? Nie. Tak. Nic mnie to nie obchodzi.
Wyjdź. Nie przyszedłem do ciebie, tylko do syna. Enrique nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje między nami. Widzę, że szybko się pocieszyłeś, ale Rosenda jest najlepszą kandydatką na twoją żonę. Nie wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Rób, co chcesz. Możesz się z nią ożenić. W końcu pasujecie do siebie. Ty mnie kochasz. Wejdź. Nie popadaj w paranoję. Nerwy niczego nie zmienią. Jeżeli będę im pomagał, trafię za kratki. A jeśli się wycofam, natychmiast mnie załatwią. Wspólnie znajdziemy jakieś wyjście. Co to? Moje klucze. Połóż je. Jestem przerażony. Gdzie byłaś? Mogę ci tylko powiedzieć, że byłam grzeczna i nie przyprawiłam ci rogów. Na razie. Z kim byłaś? Powiedz, bo... Bo co? Nie igraj ze mną. Przysięgam, że gorzko tego pożałujesz. Łajdak. Kręcisz się, jakbyś miała owsiki. A może Julieta wciągnęła go do pokoju? Rozmawia z twoim ojcem. Na pewno jest u niej. Już ja jej pokażę. Niech załatwią to między sobą. Nie wchodź między żmije, bo cię ukąszą. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompa. Tekst Marta Śliwińska. Czytał Marek Lewy.